Dlaczego lepiej kupić nowy samochód niż stary? O, to jest pytanie jak pytanie, dlaczego nowe smartfony są lepsze od starych? Odpowiedź wydaje się oczywista, ale zawsze znajdzie się ktoś, kto tęskni za tymi dobrymi, starymi czasami. No więc, dlaczego nowe auta są lepsze od starych? Przede wszystkim to zapach nowości. Wiesz, ten zapach nowego auta to jak perfumy, które zamiast na randkę zakładasz na drogę. W starym aucie najczęściej pachnie, no cóż, przeszłością. A przeszłość czasami ma zapach stękniętych kanapek, które kiedyś, dawno temu zgubiłeś za siedzeniem. Albo frytków z maka. Technologia z przyszłości. Nowe auta mają więcej technologii niż statek kosmiczny z filmów science fiction. Możesz rozmawiać ze swoim autem, a ono nawet ci odpowie. W starym samochodzie jedyną technologią była korbka do opuszczania szyb i radio, które łapało tylko lokalne stacje grające sprzed dekady. Asystenci jazdy, czyli samochód, który myśli za ciebie. Nowe auta potrafią hamować, parkować, a nawet podpowiedzieć ci, że czas na przerwę w podróży. W starym samochodzie jedynym asystentem był pasażer, który krzyczał uważaj, ewentualnie łapał za kierownicę. On zawsze wiedział, jak i gdzie lepiej pojechać. Ekologia, czyli zielone sumienie na czterech kołach. Nowe samochody są bardziej ekologiczne. Jeżdżą cicho, spalają mniej paliwa, niektóre nawet nie potrzebują paliwa, bo mają prąd. A stare auta? One są bardziej związane z naturą. Głównie przez chmury spalin, które zostawiają ze sobą. Ewentualnie rdze, która powoduje, że powoli się degradują. Komfort jazdy, czyli czuje się jak w salonie. Nowe auta oferują komfort, który można porównać do salonu na kołach. Masz podgrzewane siedzenie, klimatyzację i system audio, który sprawia, że każda piosenka brzmi jak koncert na żywo. W starym samochodzie komfort był, gdy fotele nie miały jeszcze zbyt wielu plam. Bezpieczeństwo. Nowe samochody są jak rycerz w lśniących zbrojach. Chroniące cię na każdym kroku. Mają poduszki powietrzne, systemy stabilizacji toru jazdy i konstrukcje absorbujące energię uderzenia. A w starym samochodzie bezpieczeństwo polegało... No właśnie, nie było go wcale. Personalizacja. Kupując nowe auto, możesz je spersonalizować jak pizzę. No, ciekawe porównanie. Wybierzesz kolor, wykończenie, dodatki. Stare auto też można było spersonalizować, ale zazwyczaj oznaczało to wymianę części, które już dawno przestały działać. Brak tajemniczej przyszłości, bo nowe auto nie ma przeszłości. Nie musisz się zastanawiać, ile razy wcześniej zepsuło się na środku autostrady, czy ile razy przeszło na czerwonym. To czysta karta motoryzacji. I tak, drodzy słuchacze, nowe auta mogą być lepsze od starych. No chyba, że jesteś miłośnikiem klasyków, wtedy nowe samochody mogą wydawać się zbyt nowoczesne. Ale pamiętajmy, że każde pokolenie ma swoje zalety. Nowe samochody są jak nowoczesne smartfony, a stare jak dobre, niezawodne, klasyczne telefony z przyciskami. Każdy wybiera, co mu bardziej pasuje do stylu życia, no i stylu jazdy. A, bo jeszcze nie pytałem w tym roku, co subskrybowałeś?